Czy zdarzyło się Wam, że boli Was brzuch po jedzeniu? Mnie tak. Problem w tym, że coraz większa grupa osób, naszych znajomych, rodziny, ma problemy jelitowe czy to żołądkowe, czyli generalnie gastroenterologiczne. Zastanawiałam się, że kiedyś tak nie było. Ludzie nie cierpieli tak bardzo na problemy jelitowe czy też żołądkowe. Co też się dzieje? Dlaczego też boli mnie ten brzuch po jedzeniu? To się zdarza po 5 minutach, to się zdarza po pół godziny, po 20 minutach. Boli mnie i nie wiem dlaczego. Jeśli oczywiście nie mam jakiejś groźnej choroby typu wrzodziejące jelito grube, czy syndrom jelita drażliwego, czy stan zapalny jelita grubego, coś z tych rzeczy, no to gdzieś powinien być problem. Gdzieś powinno być rozwiązanie tego problemu. Dlaczego mnie ten brzuch boli? Nazywam się Renata Polak. O czym dzisiaj będzie mówić? Czyli mówimy tak, będę mówić o tym, dlaczego brzuch boli po jedzeniu, o przyczynach tego bólu i jak to rozwiązać. Jak rozwiązać ten ból brzucha po jedzeniu? Mnie zdarzyło się nawet pójść do restauracji, zapłacić za jedzenie i przyjść z bólem brzucha, a nawet mieć wymioty. Myślicie, zatrucie. Nie, niekoniecznie, to nie było zatrucie. W związku z tym powiem tak, jestem bardzo ostrożna, jeśli wychodzę do restauracji, ponieważ nie mam zamiaru płacić za ból brzucha czy żołądka. Dlatego tylko do rekomendowanych restauracji, takich, które są naprawdę dobre, tam się tylko udaje. Bo jest coraz większa grupa ludzi, która ma ten żołądek i te jelita bardzo wrażliwe. Zjadamy coś, wydaje nam się, że jest to zdrowe i nagle po 20 minutach, po pół godziny pojawia się ból brzucha, ból jelit. Bo okazuje się, że producenci żywności, żeby ta żywność była dłużej na półkach, żebyśmy mogli dłużej cieszyć się ważnością tego produktu, dodają różne ciekawe rzeczy do tego, które nawet niekoniecznie znajdują się na opakowaniach, a z kolei mamy najczęściej taką, my najczęściej nie sprawdzamy, co też jest na opakowaniach, jakie są składniki, albo sprawdzamy i nie wiemy, co to jest. Zdarza się. Mnie również się zdarza. Nie wiem, czytam, tak, ale nie mam, nie jestem chemikiem, żebym miała znać składy chemiczne wszystkich, czy też właściwości substancji chemicznych dodawanych do różnych produktów. Ale zacznijmy, co to też takiego wspaniałego dodaje nam przemysł spożywczy do naszego jedzenia, co sprawia, że cierpimy na bóle brzucha, na wzdęcia, gazy, niestrawności, bóle żołądka, czasem nudności i wymioty, aż nawet i wymioty. Pierwszą rzecz, o której powiem, jest karagen. Bardzo, ale to bardzo popularny składnik, dodatek do żywności. On jest dodawany do produktów nabiałowych, mleko, jogurty, sery, masła, do dżemów, do cukierków, do dipów, do spreadów, do lodów. Gdzie by nie popatrzeć, jest karagen. Producenci mówią, że on jest naturalny, a dzisiaj słowo naturalny znaczy zdrowy. On faktycznie produkowany jest z czerwonych alg. Wydawałoby się, że to zdrowe. Po pierwsze, te algi zawierają polisacharydy, zawierają trochę jodu, trochę bromu. Okazuje się, że my bardzo źle to tolerujemy. I to jest w ogóle nietrawione. Nasz organizm nie jest w stanie strawić tego karagenu. W związku z tym przechodzi to przez nasz organizm, ale to nie jest tak, że przechodzi i nie zostawia żadnych skutków ubocznych. Bo tak jak powiedziałam, zaburza nam florę bakteryjną tych jelit, rozdyma nas, tak? W związku z tym mówi się, że karagen jest bezpieczny. No oczywiście, że jest bezpieczny, dodawany w mikro ilościach, ale pytanie, jeśli my zjadamy na przykład jogurt, do tego masło jemy, do tego jemy chleb, w pieczywie również znajduje się karagen, do tego zjadamy co? Masło, jogurt, ser żółty, czyli we wszystkich tych składnikach mamy ten karagen, czyli już tego się nam uzbiera w ciągu nawet jednego posiłku, już nie mówię całego dnia, a to z dnia na dzień tak sprawia, że my to dodajemy, dodajemy i organizm naprawdę przestaje sobie z tym radzić. My tego nie trawimy. W związku z tym mówię, karagen uznawany za bezpieczny środek spożywczy, dodatek do produktów spożywczych, który jest genialnym zagęszczaczem. Niestety, ale bardzo negatywnie wpływa na układ trawienny osób, które są na to wrażliwe. Bo to nie jest tak, że wszyscy będziemy mieć z tego tytułu problemy. Ale zauważyłam, że coraz częściej cierpimy na bóle brzucha, bóle żołądka, coraz częściej diagnozowane są właśnie choroby jelit, choroby żołądka. A to, mam wrażenie, wszystko z powodu tych cudów, które nam dodają do jedzenia. Kolejny składnik, inulina. Również pod hasłem zdrowej żywności, ponieważ inulina jest to węglowodan, który zawiera niestrawne cukry i włókna,
znany jako fruktany i właśnie to sprawia, że tutaj również tego nie trawimy, jest nawet zwana prebiotykiem, czyli substancją, która wspiera rozwój pozytywnych bakterii. Ale już nie mówią o tym, że owszem, on wspiera rozwój, ta inunia wspiera rozwój pozytywnych bakterii, ale nie mówią o tym, że również wspiera rozwój kandydy, czyli drożdżaków i niebezpiecznych dla naszego organizmu bakterii. Czyli teraz, jeśli ktoś ma przerost kandydy, o tym nakręciłam film, jak można sprawdzić, czy mamy przerost kandydy w organizmie, czy nie, i dodamy tej inuliny, znaczy i zjemy produkt zawierający tą inulinę, to co się dzieje? To tak jakbyśmy dolali oliwy do ognia. Po prostu te grzyby się takim tempie mnożą i pogarsza się nas stan z naszego, generalnie nie tylko naszych jelit, ale również całego naszego organizmu, bo to wpływa na naszą psychikę, na nasze ogólne samopoczucie, na wszystko. Mało tego, inulina, jak poszukacie, to się pojawia na Google'ach informacje, że to jest zdrowa. Mało tego, że jest zdrowia, że dietetycy wiążą z nim dużą przyszłość, ponieważ inulina jest substancją, która pomaga w schudnięciu. Zrobiono takie badania, że jadając inulinę szybciej schudniemy. Tak, schudniemy, ale pytanie, jakim kosztem zdrowotnym? Możemy schudnąć, ale wykończymy swoje jelita. Czyli pytanie, co chcemy? Chcemy schudnąć i wykończyć swoje jelita? Czy chcemy zadbać o nasze zdrowie, zmienić naszą dietę i jednocześnie może troszkę zwiększyć aktywność fizyczną i schudniemy naturalnie, nie będziemy mieć efektu jojo. Inulina bardzo źle działa na jelita. Będzie powodowała wzdęcia, bóle brzucha, biegunki, zaparcia w zależności od człowieka, nudności. Kolejny genialny dodatek do żywności to jest guma guar. Również sprzedawana czy promowana jako substancja naturalna, zdrowa, ponieważ jest produkowana z roślin strączkowych, ze strączków tych roślin, więc uważane jest, że to jest naturalne. Ale po pierwsze, przy produkcji tego stosowane jest mnóstwo chemii. Mało tego, te rośliny są poddawane długiemu procesowi oddziaływania na pestycydy i herbicydy. W związku z tym tutaj ta naturalność po prostu pryska jak za dotknięcie magicznej różdżki. Guma guar dlatego jest tak lubiana, ponieważ jest 8 razy bardziej substancją, która 8 razy bardziej zagęszcza niż skrobia kukurydziana. Dlatego uwielbiają przemysł cukierniczy, uwielbiają przemysł nabiałowy, czyli te jogurty, mleka, wszystko to zawiera gumę guar. I ona powoduje naprawdę ogromne problemy trawienne u osób, które są na to wrażliwe. Wzdęcia, bóle, biegunki, zaparcia, cały spektrum problemów jelitowych. I potem biegniemy do lekarza, mówimy, że nas boli brzuch, lekarz mówi, no tak, syndrom jelita drażliwego. Pani musi uważać, pani musi stosować jakieś tam probiotyki i tak dalej, i tak dalej. A wystarczy, że wyeliminujemy taką żywność, która zawiera jeden z tych wspaniałych składników, o których mówię, i już problem mija. Kolejna guma, ksantanowa, dodatek wspaniały, również promowana jako jaka dobra, zdrowa, produkowana w wyniku fermentacji cukrów kukurydzianego z bakteriami. Wydawałoby się, że fermentacja kiszonki to są zdrowe rzeczy. No się okazuje, że nie do końca, że nie wszystkim to dobrze robi. Jest również używana jako zagęszczacz, stosowana powszechnie do wypieków bezglutenowych, do ciast bezglutenowych. Ludzie dodają ją do smoothie, a ona bardzo, ta guma ksantanowa bardzo chłonie powietrze. Czyli my zjadając taką gumę ksantanową, jakby ona ściąga powietrze i co robi? No rozdyma jak balonik nas i wtedy boli nas brzuch. No bo nas boli brzuch, to tak jakbyśmy się najedli, nie wiem, jakieś fasoli, tak? I wtedy mamy ogromne wzdęcia. To tak się właśnie będzie działo przy tej gumie ksantanowej. Powiem, zapomniałam powiedzieć, że ta guma ksantanowa po pierwsze jest oznaczona symbolem E400, E415, guma guar, E412, guma guar i jeszcze karagen to jest E407. Kolejny dodatek to jest benzoesan potasu. Ten środek sprawia, że produkt spożywczy nie podlega pleśnieniu i też nie namnażają się drożdże. Nie pozwala, ten środek benzoesan sodu nie pozwala na rozwój drożdży i pleśni na produktach spożywczych. W związku z tym, jak sobie możecie wyobrazić, będzie w dżemach, będzie w serach, będzie w jogurtach, będzie w maśle, no w każdym produkcie ten benzoesan sodu będzie, przepraszam, potasu będzie, nawet jest nim powlekany chleb, po to, żeby nie
i też by jakby ten proces rozwoju pleśni czy drożdży przyhamować. Więc mamy go wszędzie. On też u osób, które będą wrażliwe, będzie powodował bóle, skurcze jelit, rozdęcie, bóle żołądka. No, niestety, tak jak mówię, jeśli mamy go wszędzie, w każdym produkcie, to my nie jesteśmy w stanie go zupełnie wyeliminować, chyba że będziemy produkować tą żywność od po prostu masła, przez chleb, przez ser, przez wszystko, co jest raczej niemożliwe. Ale zobaczcie, że to wszystko może się komuś wydawać, że mam nietolerancję laktozy, że mam nietolerancję glutenu i tak dalej, a to sprawia, to wszystko jest spowodowane tymi dodatkami, które mamy, bo jeśli my odstawimy nabiał, to nagle się okazuje, że nie mamy problemów, tak? Że nam się nic nie dzieje, że nie boli nas brzuch. Ja znam takich przypadek, nie tylko jeden, która jadła nabiał ze sklepu, miała problemy żołądkowe i jelitowe, natomiast zrezygnowała z nich, problem minął. Natomiast kiedy udało takiej się osobie dostać mleko od krowy, takie normalne, takie wiejskie, nie przetworzone, nie pasteryzowane, że bez żadnych dodatków, nagle się okazało, że ta osoba świetnie to toleruje i nic się nie dzieje. Mało tego, alergie. Widziałam, jak pojawiały się alergie przy stosowaniu nabiału ze sklepu, a odstawienie nabiału ze sklepu, a przejście na nabiał taki swojski, nie było żadnych alergii. W związku z tym to nie mleko mnie alergizuje, tylko może alergizuje mnie ten dodatek, który tam w tym mleku jest. Modyfikowana skrobia spożywcza. Ta modyfikowana skrobia spożywcza pochodzi najczęściej z kukurydzy albo z pszenicy. I teraz ona nie będzie wykazana w produkcie jako zawierająca gluten, a ona będzie zawierała gluten. W związku z tym osoby uczulone na gluten muszą uważać na skrobię spożywczą, ponieważ to może mieć bardzo negatywne skutki dla tych osób. Mało tego, bardzo lubiana jest przez producentów jogurtu, dodawana jest powszechnie. I teraz wydaje nam się, że jemy taki zdrowy, dobry, naturalny jogurt. Tylko w tym jogurcie jest mnóstwo cukru i mnóstwo innych. Tamtych dodatków jest naprawdę niewiele, tam są ilości mikro, ale my to jemy codziennie i to sprawia, że my zaczynamy, że cały nasz układ trawienny zaczyna szwankować. Tak mówię, jeśli myślałam o tym, o ludziach, na przykład moich rodzicach, czy tak rodziców moich znajomych, oni nigdy nie skarżyli się na problemy jelitowe. A dzisiaj problemy jelitowe to jest plaga. Naprawdę, zaczynając od młodych ludzi. U młodych ludzi, nastolatków już są diagnozowane problemy jelitowe. Zaczynając przez jelito drażliwe, później robi się jelito wrzodzące, stany zapalne jelit i tak dalej. A to wszystko jest dzięki tym wspaniałym dodatkom, które są stosowane w żywności. Uważajcie, czytajcie etykiety, starajcie się wybierać te dobre, te rzeczy, które zawierają jak najmniej tych dodatków, ukrytych pod nazwą zdrowych, naturalnych. Wszystko dzisiaj, jak nie popatrzeć na każdą reklamę, jak spojrzycie, to jest zdrowe, naturalne, pokazują nam krowy, które się pasą na pastwisku. Ja tu już nie widziałam krowy, która się pasie na pastwisku. Te krowy są wszystkie zamknięte w stajniach i jedzą paszę, tak? A nie jakąś trawę zieloną, jak nam pokazują reklamy. To jest po prostu bajka. Natomiast to, co oni robią, jak to mleko ma przydatność pół roku, czy rok, czy jogurt ma przydatność kilka miesięcy, no to musi się skądś brać. To musi się brać właśnie z dodatków. Jeśli macie problemy jelitowe, macie problemy z żołądkiem, to musicie uważać na to naprawdę, co kupujecie i co jecie. Bo to wcale może nie być nietolerancja, tylko to będzie uczulenie, czy też wrażliwość na ten składnik, ten dodatek, który jest dodawany. Życzę zdrowia, zdrowych jelit przede wszystkim. Mam nadzieję, że film mi się podobał. Będę wdzięczna za lajki i subskrypcje. Miłego dnia życzę, dużo zdrowia i do zobaczenia w następnym filmiku.